Murale, które ozdobiłyby budynki mieszkalne, były marzeniem zarządców spółdzielni Nowa od dawna. Kiedy w 2018 roku Starostwo Powiatowe w Lubinie zaproponowało spółdzielni udział w projekcie informacyjno-edukacyjnym ProEko, zarząd spółdzielni nie wahał się ani chwili. I tak, dzięki pracy absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, na szczytach bloków pojawiły się olbrzymie wizerunki ptaków sfotografowanych w naturze. Pokazując z daleka przyjezdnym, jaka to jest ulica, albowiem no wiadomo, że Przylesie składa się z różnych ptasich ulic i przyjezdni naprawdę gubią się w tym gąszczu ulic. Natomiast tutaj jest to zaznaczone wyraźnie. I w tym miejscu wyraźnie trzeba zaznaczyć, że Lubin może być dumny, bo imponujące ptasie murale pojawiły się na łamach online-owej edycji El Decoration. To oznacza, że murale są widoczne. Teraz już nawet nie tylko w samym Lubinie. Interesuje nas wszystko, co dotyczy zmian w tkance miejskiej, także sztuka, w tym przypadku murale, street art. No i w tym lubińskim przypadku mamy do czynienia z architekturą i designem. Dodatkowo te murale pełnią też funkcję edukacyjną. No i z tego, co wiem i wyczytałam w lokalnej prasie, cieszą mieszkańców. No my lubimy takie zmiany. Z założenia ptasie murale miały pełnić funkcję estetyczną i edukacyjną. Jak się okazuje, projekt wdrożony dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego pełni także inną rolę. Nasze murale zaistniały i po prostu wpisały się w jakiś sposób tutaj w tą działalność w sumie, prawda? I promują Lubin. Tak, i promują, dokładnie, promują Lubin. No bardzo nam jest miło, że zostaliśmy dostrzeżeni przez taki magazyn jak El. Świadczy to o tym, że praca została wykonana bardzo dobrze. Malunki zdobiące szczyty bloków na Przylesiu przykuły także uwagę gości ze Szczecina. Jak relacjonuje prezes SM Nowa w Lubinie, wdrożeniem podobnego projektu zainteresował się zarządca jednej ze szczecińskich spółdzielni mieszkaniowych. Lubińskie murale poszły, czy raczej pofrunęły w przysłowiowy świat. Niebawem każdy z nich będzie cieszył oko także w nocy. Trwają prace nad projektem nocnego podświetlenia murali.